zawsze niesamowite doświadczenie, kiedy bierze się książkę po raz pierwszy w ręce. Tak, to jest plik, w którym człowiek wpisuje tekst, potem redaguje, a tutaj jest przedmiot. Tu jest coś, co wygląda, można wziąć, powąchać, rozłożyć. To jest takie dwuznaczne doświadczenie, bo to jest moment, kiedy właściwie już ja wiem, że nie mam na to wpływu. Znaczy, ta książka brzmi między ludzi i już nie mogę nic poprawić, nie mogę się za nią wytłumaczyć, tylko po prostu ludzie czytają, no albo im się podoba, albo nie podoba, albo coś im robi w życiu, albo im nic nie robi. I to jest taki moment, kiedy przecięcia pępowiny w gruncie rzeczy, że właściwie z jednej strony się cieszę, że widzę tą książkę, a z drugiej strony wiem, że ona już nie jest moja. To jest taki moment, kiedy ona przestaje być moją książką, w tym takim sensie, jakim jest dla pisarza, który ją pisze. Prawda? Bo jest moją jako książka podpisana moim nazwiskiem, ale już nie jest moja, bo jest tych, którzy ją będą czytać. I taką czytelniczką, zaintrygowaną, zaciekawioną, z książką w dłoni jestem właśnie ja. To co? Rozmawiamy dzisiaj o Wicie Szostaku, autorze bardzo wielu, bardzo różnych książek. Ja chciałabym Wam opowiedzieć trochę więcej o książce Szczelinami. Już miałam przyjemność tę książkę omawiać w naszej książce tygodnia, więc właściwie tym razem mogę dodać tylko, że ta książka po lekturze, już kilka tygodni po lekturze, w zasadzie cały czas gdzieś we mnie rezonuje. To jest dość wyjątkowy tytuł, formalnie niezwykle skomplikowany, złożony. Sam Wit Szostak mówi, że był zaskoczony tym, że napisał książkę, która z jednej strony jest powieścią, a z drugiej strony można ją czytać jak pojedyncze, przepięknie napisane utwory poetyckie. Szczelinami to książka o tym, co się przesącza ze świata zewnętrznego do naszej rzeczywistości, o tym, jak filtrujemy ten świat wokół, ale też o szczelinach pomiędzy wierszami, pomiędzy słowami, o wszystkim tym, co tworzy literaturę. Szczelinami to jest, z tego co policzyłem, 11. powieść Wita Szostaka. Więc sięgamy po jego dotychczasowe książki i w związku z naszym oczarowaniem i zachwytem nad nową powieścią autora ściągnęliśmy z półki, ja ściągnąłem z półki trzy powieści, trzy książki Wita Szostaka, które będą wspaniałą lekturą i które z całego serca chciałbym polecić. Pierwsza to Cudze słowa. Może od tej lektury osoby, które nie znają jeszcze prozy Wita Szostaka, fajnie gdyby zaczęły przygodę z tym autorem, bo to jest książka w jakiś sposób najprostsza z dotychczasowych dokonań autora, a jednocześnie już wprowadzająca w jego niezwykły i bardzo wyrafinowany literacki świat. To opowieść kilku osób o mężczyźnie, którego znali, który zmarł, i te osoby próbują o nim opowiedzieć, próbują dać świadectwo, złożyć relacje, jakim był człowiekiem. I te opowieści układają się w niesamowity portret krakowskiego bon vivanta, restauratora, filozofa, króla życia, ale też bardzo trudnej osoby w życiu. I jest to opowieść, która nie jest może formalnie niczym nowym. Okazuje się, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dotrzeć do prawdy o człowieku i że każda z tych osób opowiada troszkę inną historię. Ale to, co niezwykłego w tej książce robi Wit Szostak, to, że treścią tych relacji jest nie tylko osoba bohatera, jego życie, jego osobowość, ale również treścią jest sam język, to w jaki sposób te bliskie mu osoby o nim opowiadają i jak jej autoprezentacji tym samym dokonują. Świetna lektura z taką zagadką w środku, więc bardzo wciągająca, a jednocześnie już pokazująca to, co jest charakterystyczną cechą twórczości Wita Szostaka, to znaczy wielopoziomowość, wielopłaszczyznowość. To jest autor, który porusza po prostu w swojej literackiej wyobraźni bardzo wiele światów i wyrusza z czytelnikiem w bardzo wiele dróg. Zagroda zębów. Chyba najcieńsza książka w dorobku Wita Szostaka. Króciutkie mikrohistorie, mikroopowiadania, będące alternatywnymi wersjami mitu Odysa.
jeden z najbardziej żywych do dziś starożytnych mitów. Pod piórem tego autora staje się niezwykle poruszającym komentarzem do naszych czasów. To jest z jednej strony książka zanurzona w całej tej historii kultury śródziemnomorskiej, w tej mitycznej rzeczywistości, a jednocześnie bardzo wiele mówiąca nam o dzisiejszym świecie, ponieważ z całego mitu Odysa to, co najbardziej Wita Szostaka interesuje, to jest motyw tułaczki, motyw bezdomności, motyw poszukiwania domu. Piękna, tak jak powiedziałem, bardzo poruszająca lektura. I na koniec, po nie w czasie, książkę, którą no mógłbym zaryzykować stwierdzenie, można było uznać za takie opus magnum w dotychczasowej twórczości autora. Niesamowita książka, która jest po części powieścią, po części esejem, ale przede wszystkim dziennikiem, taką przynajmniej ma formę. Oto Wit Szostak siada do pisania powieści i próbuje napisać powieść, ale opadają go wątpliwości. I tu zaczyna się naprawdę ostra literacka jazda, pełna rozważań, czym jest literatura, czemu ona tak naprawdę ma służyć. Pojawiają się na kartach tej książki rozmaite fabularne wersje tego tworzonego dzieła, a jednocześnie całe kulturowe i literackie zaplecze Wita Szostaka. Może nie całe, ale duża część. Pisarze, których podziwia, pisarze, którzy go inspirują. Wspaniała lektura do wielokrotnego czytania. No w zasadzie rodzaj rozprawy filozoficznej, ale napisanej w świetnym stylu. Bardzo wciągająca jest to książka zarazem. Także bardzo polecam. Wit Szostak to naprawdę niesamowity autor, którego warto poznać bliżej. Ale może jest zupełnie inaczej. Może dlatego, że każda moja książka jest inna, to może jest tak, jak napisał gdzieś Pablo Pavow, że nie ma Wita Szostaka, tylko istnieje kolektyw pisarski różnych pisarzy, którzy piszą różne teksty. Ktoś inny napisał Oberki, ktoś inny Chochoły, a ktoś inny Szczelinami. To jest ciekawy trop i lubię nim podążać czasami. Pierwsze moje książki fantazy napisał pan Stanisław. Niestety zmarł. Potem pojawili się kolejni pisarze. Daję ogłoszenia w internecie i szukam ich. Więc to jest ciekawa koncepcja, że to nie ja piszę, ja tylko jestem osobą, która zbiera to wszystko i reprezentuje tych anonimowych pisarzy na zewnątrz, a ponieważ każdy z nich pisze inaczej, w związku z tym wszystkie moje książki są inne. Więc bardzo mi się ten pomysł podoba, że mnie nie ma, że Wit Szostak nawet nie pseudonim, tylko nazwa pisarskiego kolektywu.